Dolny Śląsk na ferie. Odkrywaj z nami góry bez brawury. Czarna Góra, Szklarska Poręba, Jakuszyce, Karpacz i Zieleniec. Przed nami spotkania na stokach, świetne trasy narciarstwa biegowego, atrakcje turystyczne od podziemi aż po szczyty. Serdecznie zapraszam Państwa do spędzenia ferii zimowych w wyjątkowym regionie, jakim jest Dolny Śląsk. Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. Dziesiąty lutego, piątek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. W Bolesławieckim Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 podsumowano polską część międzynarodowego projektu Erasmus+, w którym uczestniczy ta placówka. Nauczyciele z Węgier, Turcji, Grecji, Litwy i Polski dzielili się wrażeniami z realizacji projektu i otrzymali certyfikaty udziału w jego polskiej odsłonie. Realizowanie międzynarodowych projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej to niemal specjalność bolesławieckich placówek oświatowych. Prowadziły je i prowadzą i miejskie szkoły podstawowe i przedszkola. Samorząd bolesławiecki wspiera te placówki w tych działaniach, tym bardziej, że prezydent Bolesławca jest jednocześnie prezydentem Stowarzyszenia Gmin Polskich w Euroregionie Nysa. Pan prezydent jest przyjacielem naszego przedszkola, bardzo wspiera nasze przedszkola we wszystkich działaniach. To właśnie z inicjatywy pana prezydenta podjęliśmy współpracę zagraniczną. Zrealizowaliśmy już 6 projektów w ramach Euroregionu Nysa. Podsumowanie polskiej odsłony realizowanego projektu Zrób coś dobrego dla siebie odbyło się w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7, w którym funkcjonują oddziały integracyjne. Nasze przedszkole realizuje projekt Do Something Good for Yourself. Zrób coś dobrego dla siebie w ramach programu Erasmus+. W projekcie biorą udział nauczyciele z Węgier, Turcji, Grecji, Litwy i Polski. Tematyką projektu jest zdrowy tryb odżywiania i więcej aktywności fizycznej u dzieci, ponieważ zauważono problem otyłości u dzieci we wszystkich krajach biorących udział w projekcie, a także siedzący tryb życia spowodowany dostępem do technologii, telefony, komputery. W projekcie chodziło więc i o wymianę doświadczeń w propagowaniu zdrowego stylu życia i o wzajemne poznanie kultur krajów biorących w nim udział, bo ich specyfika również ma wpływ na realizowanie tego wyznaczonego celu. W projekcie poza polskimi nauczycielami udział wzięli nauczyciele z Węgier, Turcji, Grecji i Litwy. Odwiedziliśmy już Budapeszt na Węgrzech, gdzie rozmawialiśmy o różnych aktywnościach w szkole. Kłajpedę na Litwie. Oh yeah, visit Kłajpedę in Lithuania. Tematem spotkania było zdrowe odżywianie oraz piramida żywienia u dzieci. Wymienialiśmy się doświadczeniami i poznawaliśmy kulturę tych wspaniałych państw. Wizyta uczestników projektu w Polsce poświęcona była z kolei ćwiczeniom gimnastycznym, które są istotnym czynnikiem wpływającym na zdrowy tryb życia. Ale ta wizyta bogata też była w atrakcyjne spotkania i zwiedzanie. W projekcie zaplanowane są jeszcze wyjazdy do Turcji i Grecji. My chcemy, żeby Bolesławiec był miastem otwartym i żebyśmy mieli przyjaciół w całej Europie. Mamy wiele doświadczeń, jeśli chodzi o współpracę przygraniczną w ramach Euroregionu. It's especially in transborder three countries, Poland, Czech and Germany. But now we open for many other countries in Europe. Gratuluję wszystkim tego, że ten projekt się udaje, bo on nie był łatwy i nie jest łatwy, chociażby ze względu na pandemię. Mam nadzieję, że Polska i Bolesławiec się Państwu podoba. I hope you like Poland and Bolesławiec. Especially Bolesławiec. Udział uczestników projektu w kolejnych spotkaniach warsztatowych w poszczególnych krajach potwierdzany jest certyfikatami, które wręczono w trakcie spotkania. Chciałabym serdecznie powitać pana prezydenta. To jest dla nas wyjątkowe spotkanie. Dlatego proszę was, koleżanki, zorganizujcie tak wasz wyjazd do Grecji, żeby pan prezydent przyjechał z wami. My przygotujemy tam dla pana specjalne atrakcje.
Obecność nauczycieli uczestniczących w projekcie w Bolesławcu poświęcona była ćwiczeniom fizycznym, które wpływają na zdrowy tryb życia. Zatem całkiem a propos było umieszczenie w programie spotkania tanecznej aktywności przedszkolaków, które odtańczyły znaną wszystkim Belgijkę. Ale nie wystarczyło samo oklaskiwanie tańczących przedszkolaków. W końcu trzeba też było samemu ruszyć do tanecznego kręgu. Teraz zapraszam Państwa na blog wiadomości w skrótowej formie. Bolesajccy policjanci zatrzymali 25-letniego mieszkańca gminy Osiecznica, który dokonał kilku kradzieży w sklepach w mieście na łączną sumę 7 tysięcy złotych. Były to głównie kosmetyki i alkohol. Złodziej to recydywista, grozić więc mu będzie kara więzienia do 7,5 roku. Na Zamku Królewskim w Warszawie w obecności prezesa Rady Ministrów zainaugurowano uroczyście perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Dolny Śląsk reprezentowali podczas tego wydarzenia marszałek Cezary Przybylski i wicemarszałek Grzegorz Macko. Nowy budżet unijny dla Dolnego Śląska na te lata to prawie 11 miliardów złotych, które zostaną wykorzystane na rzecz zrównoważonego rozwoju całego regionu. Polska jest jednym ze 150 krajów, w których działają specjalne strefy ekonomiczne. Po 25 latach ich formuła została jednak zarzucona i w 2018 roku zastąpiona nowym instrumentarium znanym jako Polska Strefa Inwestycji. Do 2026 roku, kiedy nastąpi ostateczne wygaszenie specjalnych stref, trwa okres przejściowy, w którym będą współistniały oba te systemy. W Bolesławcu i jego okolicach funkcjonują trzy strefy ekonomiczne – Wałbrzyska, Legnicka i Kamiennogórska. Z badań przeprowadzonych przez Platformę Migracyjną Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że niemal wszyscy uchodźcy z Ukrainy w wieku produkcyjnym, którzy wyrażali chęć podjęcia pracy w Polsce, znaleźli zatrudnienie. Od początku wojny na Ukrainie około 900 tysięcy uchodźców z tego kraju zostało zatrudnionych w Polsce na uproszczonych zasadach. Z przeprowadzonego badania wynika, że ponad 80% uchodźców deklaruje, że powróci na Ukrainę w dłuższej czy krótszej perspektywie. W Bolesławskim Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2 odbył się cykl spotkań z przedstawicielami służb ratunkowych w ramach innowacji pedagogicznej Bezpieczny i Zdrowy Przedszkolak. Przed zimowymi feriami przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniu z ratownikami medycznymi z Fundacji Wspierajmy Zdrowie, z przedstawicielami Straży Miejskiej w Miasteczku Ruchu Drogowego oraz ze strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Z badań sondażowych wynika, iż najpopularniejszym hobby wśród Polaków jest wędkarstwo. W Polsce liczba osób aktywnie uprawiających wędkarstwo wynosi od 1,5 do 2 milionów. Większość z aktywnie łowiących w wieku dorosłym wspomina, że przygodę z rybami rozpoczęło już w dzieciństwie. Pierwsze doświadczenia nad wodą zdobywali wraz z dziadkiem, ojcem czy wujkiem. Ale tę przygodę można zacząć w każdym momencie. Jedna z najpiękniejszych lokalizacji w Bolesławcu. To z pewnością można powiedzieć o nowej inwestycji mieszkaniowej TBS-u. Przy ulicy Zwycięstwa, na terenie, gdzie niegdyś funkcjonowała przychodnia zdrowia, powstaną 2-3 kondygnacyjne budynki, w których będą 44 mieszkania, od 30 do 78 metrów kwadratowych każde. W Bolesławcu ciągle trwa boom budowlany dotyczący budownictwa wielorodzinnego. Poza deweloperami swoją ofertę w tym względzie ma również Bolesajckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
W tym roku rozpocznie inwestycję budowlaną w jednej z najpiękniejszych lokalizacji w mieście. Jesteśmy na działce przy ulicy Zwycięstwa 9. Kiedyś stała tutaj przychodnia zdrowia. W tej chwili TBS rozpoczyna inwestycję, w ramach której wybuduje 2 budynki mieszkalne, łącznie 44 mieszkania plus miejsca parkingowe naziemne. Będą to mieszkania przeznaczone dla chętnych z terenu Bolesławca i spoza Bolesławca. Budynki będą powstawały na zasadach, które obowiązują wszystkie funkcjonujące w kraju towarzystwa budownictwa społecznego. Podstawowy warunek polega na tym, że to przyszli ich mieszkańcy muszą uczestniczyć finansowo w ich budowie. Finansowanie tego przedsięwzięcia będzie pochodziło z kilku źródeł. Ze środków własnych spółki, z pieniędzy pochodzących, przekazanych przez Gminę Miejską Bolesławiec, a pochodzących z Funduszu Dopłat oraz przy udziale przyszłych najemców, którzy będą chętni, będą wpłacali partycypację. Na dziś ta partycypacja wynosi poniżej 30% wartości wybudowania metra kwadratowego i wynosi 2000 zł. Mieszkania TBS-owskie to mieszkania, które będą wynajmowane przez partycypujące w budowie osoby. Istnieje jednak ścieżka dojścia do wykupu ich na własność, ale dopiero po 15 latach od rozpoczęcia najmu. Istotne jest to, że TBS buduje mieszkania w standardzie pod klucz. Wystarczy więc wstawić meble i zamieszkać. A do wyboru będzie szeroka gama mieszkań i pod względem ich metrażu i liczby pokoi. W zaprojektowanych budynkach mamy mieszkania jedno, dwu i trzy pokojowe. Najmniejsze mieszkania mają około 30 metrów kwadratowych. Mieszkania dwupokojowe mają od 44 metrów do 60 metrów kwadratowych. Oraz mieszkania trzypokojowe mają 72 metry kwadratowe. Wszystkie mieszkania są z balkonem i wszystkie mieszkania są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Oba budynki będą wyposażone w windę. Osoby zainteresowane tą propozycją bolesławieckiego TBS-u mogą od poniedziałku 23 stycznia zgłaszać się do jego siedziby przy ulicy Chrobrego 3. Tam uzyskają dokładne informacje na temat zasad uczestnictwa w tym projekcie i będą mogły złożyć deklarację przystąpienia do niego. Wnioski będą przyjmowane do końca lutego. W marcu komisja mieszkaniowa zbierze się celem rozpatrzenia tychże wniosków i przydzielenia już konkretnych mieszkań. Zamierzamy rozpocząć prace budowlane wiosną tego roku. W tej chwili mamy ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy do budowy tychże budynków. Planuje się zakończenie budowy obu domów najpóźniej w czwartym kwartale 2024 roku. Niewysokie budynki wkomponują się w istniejącą tutaj zabudowę. Poza mieszkaniami każdy wynajmujący będzie posiadał na parterze komórkę lokatorską. Przy budynkach będą 52 miejsca parkingowe, czyli o 8 więcej niż mieszkań. Teren wokół będzie też zagospodarowany pod względem wypoczynkowym i nie będzie ogrodzony. Za chwilę nadamy jeszcze prognozę pogody dla Bolesławca na weekend. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. W nocy z piątku na sobotę w Bolesławcu będzie 0 stopni Celsjusza. W dzień 2 stopnie. Wilgotność powietrza 90%. Zachmurzenie bardzo duże i po południu wystąpią mgły. Od rana opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne spadnie do 1028 hektopaskali i po południu zacznie powoli rosnąć. Wiatr do 20 km na godzinę wiał będzie z zachodu. W nocy z soboty na niedzielę 2 stopnie Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 5. Zachmurzenie będzie duże i wystąpią mgły. Ciśnienie atmosferyczne 1037 hektopaskali. Wiatr do 10 km na godzinę wiał będzie z kierunków zachodnich. Dolny Śląsk na ferie. Odkrywaj z nami góry bez brawury. Czarna Góra, Szklarska Poręba, Jakuszyce, Karpacz i Zieleniec. Przed nami spotkania na stokach, świetne trasy narciarstwa biegowego, atrakcje turystyczne od podziemi aż po szczyty. Serdecznie zapraszam Państwa do spędzenia ferii zimowych
wyjątkowym regionie, jakim jest Dolny Śląsk. Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. Budujesz, remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji? Gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie PSZOK. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa w Bolesławcu przy ulicy Staszica 6. PSZOK to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady. Dolny Śląsk na ferie. Odkrywaj z nami góry bez brawury. Czarna Góra, Szklarska Poręba, Jakuszyce, Karpacz i Zieleniec. Przed nami spotkania na stokach, świetne trasy narciarstwa biegowego, atrakcje turystyczne od podziemi aż po szczyty. Serdecznie zapraszam Państwa do spędzenia ferii zimowych w wyjątkowym regionie, jakim jest Dolny Śląsk. Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.